to 4:10 w sprawie podziału środków zarządzania powierzonego, tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2014. Projekt uchwały macie Państwo przed sobą. Może najpierw prowadzi nas autor, czyli przedstawiciel Komisji Budownictwa. Bardzo proszę, kolega Marczak. Komisja Budownictwa po zapoznaniu się z treścią i kwotą, to znaczy 215 940 zł, podzieliła to na 7 punktów, gdzie Państwo wszyscy macie w projekcie uchwały i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Jestem winien również uchwałę, opinię zarządu. Mianowicie, proszę Państwa, ja tu w tym momencie widzę jeden błąd. Tutaj trzeba jeszcze wprowadzić jeden paragraf, autopoprawkę, mianowicie paragraf trzeci, a paragraf czwarty będzie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, o wystąpienie do ZIKIT-u, żeby wprowadzić stosowne zmiany w WPF-ie, w Wieloletnim Planie Finansowym, ponieważ są tutaj zadania zarówno na wydatki bieżące, jak na przykład bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich, ale wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Łuczanowicach, przebudowa toru dla deskorolek przy ulicy Jagieły i doposażenie ogródków jordanowskich, to są te zadania, które można prowadzić jako zadania inwestycyjne. Dlatego też dopiszemy jeszcze tutaj paragraf trzeci, to będzie wnioskować do ZIKIT-u o prowadzenie stosownych korekt w WPF-ie, czyli w Wieloletnim Planie Finansowym, a paragraf czwarty będą w związku z tym będzie uchwała wchodzić w życie z dniem podjęcia. I po wprowadzeniu tychże poprawek to zarząd opiniuje pozytywnie projekt tej uchwały i otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie.